Rok temu na rajdzie Tukan zaczęła się moja przygoda z glebami. Znaczy z enduro. Wtedy jechałem po przeżycie, no i się udało. Także naturalnie w tym roku moje ambicje urosły. Szczególnie, że startowałem na lekkim KTM-ie. Tukan wprawdzie jest rajdem dla ciężkich moto, ale organizatorzy przewidzieli też miejsca dla lekkich. Ale musieli też jakoś wyrazić niechęć. Więc dostaliśmy seksowne różowe opaski. No ale lecimy na prolog. Ktoś tu już na dojazdówce glebę przytulił. Płomyk. Prawie ogień. Już mało co na drugiej prostej dęki nie przebiłem. Muszę chyba jednak kapcie podpompować po obrzywu. Chciałbym jeszcze tylko przypomnieć, że Tukan jest rajdem z fajnym klimatem, gdzie innym się pomaga. No więc wypadało się tu zatrzymać w walce o czas i miejsce startowe na jutro. Pomóc wam? Nie. Tak go nie podniesiemy. Dobra, już też radę. Jakiś jeszcze taki nierozgrzany jestem. Moto o mocy jednego człowieka. Dobra, dojeżdżam tych, co mnie wyprzedzili, jak pomagałem moto podnieść. Duża górka. Na podnóżki i dzida, panie. Albo na bok. I z liścia od sosny. Raz, dwa, trzy. Pyk. I zakręt, dwa. Rytm zaczyna się wkręcać. Prawa i lewa mała przepaść, jak rok temu. I już z górki. Czas jakoś 53, ale gdybym nie zatrzymywał się pomagać, to byłaby pierwsza dyszka. Ale wtedy jutro rano musiałbym wcześniej wstawać. A, w sumie dobrze. No jest pierwszy dzień już mierzonego ścigania. Trzeba się przylepić do kogoś, kto roadbooka ogarnął. Pyk. Gęstawo tu jakoś. Lecimy z ASM Kłodzko. Jakoś ta kamerka krzywo jakby. No mogłem jakoś mocniej z płomykiem pojechać. Mały podjazd. Ale to zjazdów jednak nadal bardziej nie lubię. No ale ten w sumie jakoś na lubię. I błota kąpiel w pełni. Moment later. Paweł bawi się w błocie na większym kacie. Na cheater. No ja tu dziduję dalej. O, kolejna mała woda. A tam już czterech sam poradzą sobie. Zresztą to prawie koniec OS. No to lecimy na topole. Znaczy OS topola. Na drzewo dzisiaj wjeżdżać nie będę. Mam nadzieję. No, służba zdrowia nie tylko w służbie zdrowia widzę. Siema, dzięki za pomaganie rok temu. Dobra, już jakbym się delikatnie rozkręcał, ale tak rozsądnie. Mały unik. Aż mnie te gałęzie atakują. Rok temu ten dulgas. I więcej złowrogich gałęzi! Jakby normalnie u siebie były. No w sumie. No ten tego... A, da radę chłopak, to w końcu Afryka. Z dalszych przekazów wiem, że dał sobie radę. Z lekką pomocą 4 do 6 osób i w szybkie 20 do 30 minut. W prawo, okej, okay, prosto. A gdzie teraz? Nie ma szczałki. Jakiś sabotaż. Szukali mnie. Oszukali mnie. Zawracam, no to jeszcze raz. Prosto, oż tu w lewo.
No to mnie karma dojechała na 50 sekund. Trzeba będzie nadrabiać. Ale labirynty. O, a tu rok temu Waldek strzelił sobie maseczkę błotną. Waldek chciał przejechać czy przelecieć? Dobra, pomogę. Nie, dowcipnij się. Uiii, w sumie to pan pikuś. To miejsce pogromu niewiniątek też pamiętam z ubiegłego roku. Tu będzie safety pass. Tyk! I drugie sławetne miejsce. Nie, poszło z płatka. A to co jest? Strach na wróble nurek? No co ja robię? Ale na moje wytłumaczenie. Zagadka. Którędy jechać? Smukła prawa strona czy wyrobiona lewa? Wrong. Paweł lepi się z błotem. Ale ja jadę dalej. Ło, kogoś fantazja poniosła tutaj. Ale próbuję. O kurwa. Nie, skończyło się rumakowanie. Teraz jeszcze raz. Okej, okay, jest hyc. Ale Hilfe jednak potrzeba. Aaa, woda w bucie. Dzięki. No mówiłem, że manetki do końca nie dały. Prawie dobrze. Jest na górze. No jest. To co się czepiać? Tymczasem u Pawła. Z plusów to chociaż stopki nie potrzeba. O, a tu miałem glebę rok temu, ale nic podobnego tym razem. Lecę niczym ten biały rumak przez prerię. Tyle, że rumak pomarańczowy, jakiś taki skompresowany, bo ich niby tam 47 jest, a to wcale preria nie jest. Lecę! Kto tu te dziury tak posadził? A co u Pawła? Wsteczny by się przydał. I fruwające błoto. A masz ty gałęzio. A masz ty. A tu jakieś spotkanie towarzyskie? Mety jeszcze nie ma. No, płomykujemy. Zakurzył kurcze kurczaczek. Meta. A jak ten Paweł? Przód do góry, nie? Tu. O, grubo, bo jest gru. Przerzućmy go. Ja przed chwilą sam swój uciekł. Nie, trzeba przód. Poszło w końcu. Mój czas przyjazdu na Topoli to 11 minut 44 sekundy. Pawła czas jazdy w tej kałuży to 13 minut 20 sekund. Jaki z tego morał? Duże dziury są zdradliwe. A o Pawła czeka jeszcze druga przeprawa. Także ten. Długa dojazdówka i Braszowice. A ja na trochę miejsca chcę po prostu mieć. Teraz taki kozak jestem. Miejsca mi brak. Rzepak. Zakręcili płomek i rzepak. Znaczy, to chyba rzepak jest. Coś się kurzy. Uuu, chyba widzę główkę. Jejcie mam. Ale że tak dwóch? Trzech? No ale że korki na rajdzie? Jakieś jaja, no. Panowie, tak to się nie będziemy bawić. Ja tu czas miałem robić. Ok, trzech na raz. Okej, trzech na raz. No i mnie pokarało. I kolejna trójeczka. Do? A
Ale panie Marecki, dupa w górę, odkręcamy i pełna dzida. Są mi kibice? Kolejny motor na horyzoncie. Duży pies. I nie ma pies. Dzida. O, jakieś ciekawsze akcje widzę. Duża dziura. Fajny podjazd. Ale te drzewa lubią go promatać. Panie, ale mega się tu leci. Jeszcze jeden pyk. I meta. Zajebiaszczy odcinek, jak dla mnie bomba. Teraz w sumie jeszcze raz to pola, tylko trasa trochę skrócona o przejazdy przez rzekę. Za dużo ludzi zbytnio się w nich zadomowiło. Jak na przykład Paweł. Z mojego przejazdu co warto by pokazać, to może ten kawałek. Zakręt jak dziki, osz! Gleba. Dupa boli, 40 sekund w plecy. Ale udało się jeszcze jednego delikwenta wyprzedzić. Został jeszcze tylko ostatni, niedzielny OS Dzikowiec. Zaraz się okaże, czy będę jak dziki na dzikowcu. Teren bardzo spoko. Tylko ja jeszcze jakiś taki nie dzisiejszy mało spoko. Trochę te terenówki tu przeorały. O, powoli zaczynam się budzić. To gdzieś niby trudny podjazd miał być. Ale to że niby to? Lecę pyk. No, Marecki znowu. Ale nie spać, zwiedzać. Znowu trzech na raz łykam. Prawa jadę. Czas się robi. I kolejny. I tutaj właśnie miałem jechać w lewo. Nie, chyba. Chyba nie tu! Dobra, puść mnie. No i prawie minuta w plecy. Tu kolega przed mną trzyma manatę. W porządku? Chyba jednak się chłopak pospieszył. Okej. 64. No i teraz wielki moment. Jak mi poszło? Tremble? 20 miejsce w Open na 207 startujących i 10 w klasie z 67. Gdybym lepiej patrzył i nie strzelił gleby, to byłoby 10 w Open i 9 w klasie. Ale to trochę takie płakanie nad rozlanym mlekiem, bo inni pewnie też mieli sytuację. Niemniej progres jest i to nie mały, także przybijam sobie piątkę. Siema!